Dlaczego praktyczny poradnik wiary? Ponieważ wiara jest bardziej sprawą praktyki niż przekonań. To znaczy, że wiarę przede wszystkim trzeba wyznawać, a więc działać zgodnie z nią, a nie tylko teoretycznie ją uznawać. Znać prawdy wiary i żyć mniej więcej według nich. Żywa wiara. To nie tylko tradycja, ale sposób, bardziej styl zgodny z nauką, jaką zostawił nam Jezus, styl życia. Sama tradycja bez praktyki będzie tylko formalnością, może stać się martwą literą, co zabija ducha. Dlatego, moi drodzy, w tym cyklu naszych spotkań będę, będę próbował ukazywać pewne praktyki. Które powinny być owocem pogłębianej przez nas wiary, czyli tak naprawdę naszej relacji do Boga, żywej relacji. Spróbuję pokazać, jak powinniśmy naszą wiarę praktykować, tak aby pomogło nam to świadomie ją przeżywać, aby ją pogłębiać. Tyle w kwestii wprowadzenia do naszej serii. Przejdźmy zatem teraz do tematu tego naszego dzisiejszego odcinka. Boska cząstka. Co mam na myśli, mówiąc, Boska cząstka? Nie chodzi mi o, teorii, o teorię fizyki, ale chciałem powiedzieć coś o tak zwanej partykule. Myślę, że to tłumaczy wszystko. Jednak nie. Chcecie zapytać, czym jest partykuła? To okruszyna, która oderwała się od świętych postaci, od najświętszego sakramentu, choćby w czasie udzielania komunii świętej. Kiedy przyjmujemy komunikant, sprawa jest prosta. Jest to po prostu Jezus. Taką wiarę wyznajemy. Ale jeśli tego kawałka, z tego kawałka komunikantu oderwie się fragment? Czy w nim również jest cały Jezus? Czy w każdym fragmencie, nawet tym mikroskopijnym, też będzie przebywał przeistoczony Jezus, żywy Bóg? Odpowiedź jest prosta. Tak. Choćby w najmniejszej cząstce świętych postaci. Jest w pełni obecny Jezus Chrystus. Po prostu pff, nie mieści się w głowie. Taką prawdę jednak wyznaje Kościół praktycznie od samego początku. To, że w każdym choćby najmniejszym fragmencie konsekrowanej hostii jest cały Chrystus. Jest cały Bóg. Jest to po prostu nieprawdopodobne, chociaż wydaje się być głęboko logiczne. Bo jeśli ktoś naprawdę kocha, to nie ma miejsca na jakieś udawanie, stawianie granic: tyle ci dam, a więcej nie. Jak kocham, to daję tyle, ile mogę. I tak właśnie robi Jezus: daje siebie do tego stopnia, że nawet w mikroskopijnym fragmencie hosti. Jest cały dla nas obecny. Swoją drogą, to dobry przykład, jak traktować tych, którym deklarujemy swoją miłość, bez reszty i całkowicie całym sobą być dla tej osoby. Bez komentarza. Dlaczego o tym mówię? Bo jest to prawda, która powinna nas uwrażliwić. W traktowaniu właśnie Najświętszego Sakramentu z należytym szacunkiem i odpowiedzialnością. A konkretnie może chodzić choćby o przyjmowanie komunii na rękę o ten sposób, który wzbudza pewne kontrowersje. Oczywiście, daleki jestem od tego, aby negować ten sposób komunii świętej skoro dopuszcza go kościół i to w oficjalnym swoim nauczaniu uznając za jedną z obowiązujących form przyjmowania komunii świętej kim ja jestem abym miał to negować warto jednak zwrócić uwagę na konieczność szacunku do świętych postaci jeśli decydujemy się na przyjmowanie komunii na rękę przy tej w formie konieczne jest zachowanie szczególnej uwagi na partykuły, jakie mogą pozostać nam na rękach. Przypominam, że Bóg jest obecny w każdym fragmencie konsekrowanej hostii, choćby najmniejszym. Osobiście uważam, że taki sposób przyjmowania Pana Jezusa jest niezwykłym znakiem miłości. Bo czyż może być coś piękniejszego niż ofiarowanie się w czyjeś ręce? I nie ma sensu tu mówić, że nasze ręce są niegodne na dotykanie ciała Chrystusa, gdyż uwierzcie, nasze serca są o wiele brudniejsze od naszych rąk, bo to z naszych serc pochodzi wszelkie zło, jak mówi Pismo Święte. Bóg dał nam swoje ciało. Dał nam je dosłownie, dosłownie nam je ofiarował, pozwolił je dotykać, napotkanym ludziom, i ostatecznie zgodził się z miłości do nas je ubiczować i ukrzyżować. Zrobił to, bo po prostu nas kocha, więc nadal chce oddawać się w nasze ręce aby być jak najbliżej każdego z nas nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem nieuszanowania jego świętego ciała jednak nie o tym chciałem mówić instrukcja przyjmowania komunii świętej na rękę dopuszczająca tę formę przypomina że po przyjęciu komunii zawsze należy zobaczyć czy na naszych dłoniach nie zostały jeszcze jakieś Święte okruszyny, cząstki konsekrowanej chosti. Jeśli tak, to należy je również spożyć. Takie zachowanie jest wyrazem świadomości i szacunku do Jezusa Eucharystycznego. Jeśli nie jestem w stanie zachować tej uwagi na każdą okruszynę, jaka pozostała mi na rękach, to może powinienem wybrać formę komunii bezpośrednio do ust. Aby ustrzec się przed znieważeniem tej największej miłości. Bóg dla mnie stał się chlebem, aby mógł go przyjąć. Dlatego, przyjmując Komunię Świętą, zwłaszcza na rękę, czyńmy to z niezwykłą uwagą, abyśmy godnie przyjęli ofiarowaną nam miłość. Posadziłem i podlałem jak trzeba Nagle zaczęło rosnąć w oczach O nie mieli przechodnie, zatrzymał się ruch I trwało to tak jakiś czas Zleciały się ptaki w środku miasta Zrobiło się wesoło Radość, miłość i pokój Wspólny śpiew wszystkich ludzi I śmiech było słychać w koło Co za dzień, co za niespodzianka Za Pan Bóg ma do mnie sprawę co za dzień, co za niespodzianka, to dzieje się naprawdę. Co za dzień, co za niespodzianka, sam Pan Bóg ma do mnie sprawę. Co za dzień, co za niespodzianka, to dzieje się naprawdę.